Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Postacią, która towarzyszy naszemu świętowaniu, jest święty Jan, apostoł i ewangelista, umiłowany uczeń Chrystusa. Te trzy kolejne dni, 25, 26 i 27 grudnia, stanowią niejako tryptyk. Przez taki, a nie inny dobór Ewangelii, Kościół pokazuje nam prawdę, którą nazywamy kerygmatem, pierwszym, fundamentalnym przepowiadaniem. Jezus jest prawdziwym Bogiem, który wcielił się, przyjmując ciało z niepokalanej dziewicy i stał się człowiekiem, jednym z nas. Przyszedł w tym jednym celu, aby nas zbawić i uczynić z nas dzieci Boże. Tego dzieła zbawienia dokonał Jezus przez swoją męczeńską śmierć na krzyżu, a zmartwychwstając przywrócił nam życie wieczne. O tej prawdzie przypomina nam z kolei dzisiejsze święto. Jan, apostoł, nie umarł jako męczennik, ale tak jak inni święci, doświadczył już swojego zmartwychwstania do życia wiecznego. Zmartwychwstał, bo to obiecał nam wszystkim Jezus. Zmartwychwstał, ponieważ ukochał swojego Pana, a miłość ta stała się dla Niego lampą przewodnią w życiu. Patrząc na nasze bożonarodzeniowe szopki, pamiętajmy, że ten Jezus leżący w żłóbku przyszedł na świat, aby za nas umrzeć i zmartwychwstać. Niech realizm tego orędzia ewangelicznego nie pozwala nam pozostać na zewnętrznej, powierzchownej stronie świętowania, ale przeciwnie, pozwoli nam wejść głębiej w przeżywanie tajemnicy naszego zbawienia.